Jak panowie oceniają to, co w ostatnim czasie działo się, to całe zamieszanie wokół Stadionu Narodowego, huczne otwarcie, zamknięcie, wszystkie niedociągnięcia? Czy jest to coś, co zajmuje i trenera, i piłkarzy? A mnie się wydaje, ja powiem krótko, mnie się wydaje, że to zamieszanie polityczne, jak tu teraz wjechałem na ten stadion, no to widzę zupełnie coś innego. Być może są jakieś niedociągnięcia jeszcze, ale to jest... Myślę, kwestia czasu, że będzie to zrobione na Euro. Zresztą ja niedawno miałem możliwość rozmawiania z niemieckimi dziennikarzami i to samo mówili, co u was się dzieje, stadion nie jest gotowy. U nas też nie był gotowy do końca, też do ostatniej sekundy, że tak powiem, polerowaliśmy ten stadion, ale na Mistrzostwach Świata stadiony były gotowe. I ja uważam, na naszych Mistrzostwach Europy, w własnym kraju, też mamy stadiony już gotowe. No, być może z infrastrukturą trochę problemu będzie, ale ja też sądzę, że każdy, kto będzie chciał dojechać, dojedzie. Bundesliga jest kilkanaście stadionów, na których miałem okazję grać i z tym, co na przykład się z czym się zetknąłem we Wrocławiu, w Poznaniu, czy w Gdańsku, czy mam przyjemność tutaj, naprawdę nie mam się czego wstydzić. Mówię już tak od kuchni, że jesteśmy, oczywiście nie jesteśmy w stanie od razu wszystkiego zrobić perfekcyjnie, bo to jest, zawsze są jakieś niedociągnięcia, ale naprawdę nie mamy się czego wstydzić i ja osobiście jestem dumny z tego, że mamy gdzie grać, że mamy piękne stadiony, nowoczesne stadiony, a nie mamy tego problemu, że nie ma gdzie grać. Dlatego wydaje mi się, że wszyscy stanęli na wysokości zadania i naprawdę no, teraz wszystko będzie w naszych nogach.